Dzień dobry, witamy wszystkich kibiców Górnika Zabrze i w taki sposób chcemy witać zawsze. Dwa zwycięskie mecze to ostatni bilans Górnika, pamiętamy to przepiękne zwycięstwo z Legią. No i teraz w ostatnią sobotę zagraliśmy na dalekim wyjeździe w Łęcznej. Witam Cię Bartku, bo z nami jak zwykle nasz fantastyczny ekspert, czyli Bartek Perek. Dzień dobry, witam wszystkich. Bartku, gdybyś w kilku słowach streścił, co dzisiaj poddamy pod analizę, o czym dzisiaj będziemy mówić naszym drogim kibicom? No na pewno wrócimy na chwil kilka do meczu w Łęcznej, skoncentrujemy się na kilku aspektach, no ale przede wszystkim będziemy już mówić i tradycyjnie wyciągniemy kilka ciekawostek na temat naszego najbliższego rywala, czyli Śląska Wrocław. Bo to kolejny mecz u siebie, mecz barbórkowy, mecz o szczególnym wymiarze, bo przecież Górnik Zabrze wywodzi się z górniczej tradycji. A tak się stało, że odwołano mecz Pucharu Polski z Piastem, więc troszkę więcej czasu na przygotowania do meczu ze Śląskiem. Nie przedłużajmy, analizujmy. Euforia po zwycięskim, fantastycznym meczu z Legią Warszawa szybko jednak musiała opaść. Zawodnicy sztab musieli skupić się, aby z pozornie łatwego wyjazdu do Łęcznej, bo przecież Górnik to ostatnia drużyna w tabeli, aby z tego dalekiego wyjazdu przywieźć 3 punkty. Ale analizy i ciekawostki przywoła dla Państwa Bartek. Bartku, o czym opowiemy? Na wstępie, Konrad, dobrze, że zaznaczyłeś z pozornego. No, Górnik Łęczna co prawda zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale w ostatnich meczach wcale nie przegrywał. Miał na swoim koncie sporo remisów i forma tej drużyny idzie w górę, co pokazał też mecz z zabrzańskim Górnikiem. Górnicze starcie na korzyść Górnika, a o czym warto wspomnieć? No myślę, że na początek o bramce Lukasa Podolskiego. Lukas swoje premierowe trafienie zaliczył w meczu z Legią. Już wtedy był bliski pokazania tego, co ma najlepszego, czyli fantastyczne uderzenie. Wtedy zabrakło kilku centymetrów, ale już w Łęcznej było idealnie, co do milimetra zmieścił piłkę. Zdjął pajęczynę, jak to się w piłkarskim żargonie mówi, z bramki Macieja Gostomskiego, bramkarza Górnika Łęczna. No i chyba posłuchał to, co trener Jan Urban powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Legią, a co powiedział? No, warto przypomnieć. Ja ostatnio też mu mówiłem, mówię, kurde, Lukas, strzelasz mi piękne bramki na treningu, mówię, no strzelaj na meczu tak samo, bo są takie sytuacje, gdzie możesz uderzyć na bramkę, wykorzystaj swój atut, a on jednak woli szukać partnera, nie? To troszeczkę wydaje mi się, że powinien zmienić, powinien być bardziej egoistą na boisku, bo wykorzystanie swojego no, znakomitego atutu, jakim jest strzał z lewej nogi, powinien tego częściej używać. No, szanowni Państwo, oby Lukas był częściej takim boiskowym egoistą, oby zdobywał jak najwięcej takich przepięknych bramek, ale nie tylko Podolski w tym meczu wyróżnił się. O kim jeszcze opowiesz? No warto wyróżnić całą drużynę, szczególnie ten blok ofensywny, bo drużyna zaczęła spełniać to, o czym trener Jan Urban również wspominał, czyli rozkładać równomiernie ciężar zdobywania bramek czy też asystowania. Pamiętasz, w poprzednim programie mówiliśmy o tym, że niemal 60% bramek Górnika Zabrze zamieszany jest i ma w nich udział Jesús Jiménez. Za nami mecze z Legią, za nami mecze w Łęcznej. Jesús Jiménez grał również świetnie, zaliczył asystę w meczu z Legią Warszawa. Miał wielki wpływ na tą premierową bramkę Lukasa Podolskiego. W meczu w Łęcznej też zagrał dobre spotkanie, ale już zaczęli w tej punktacji kanadyjskiej punktować pozostali piłkarze. Już ten udział Jesusa Jiméneza spadł o kilka procent, delikatnie poniżej 50. Jesteśmy przekonani, ja jestem o tym przekonany, że jeżeli Jesus dalej będzie w takiej dobrej formie i inni zawodnicy będą tutaj go wspomagać strzelaniem i asystowaniem, to wyjdzie tylko i wyłącznie na dobre drużyny. Dokładnie, 5 bramek, które wpadły, zostały strzelone przez innych aniżeli Jesus zawodników.
No i premierowe trafienie dla Górnika zaliczył również Robert Dadok. No właśnie, no nie bez kozery znajdujemy się przy jego miejscu w szatni. Możemy tak powiedzieć, że to był bohater tego meczu. Bramka i asysta. Najwyższy Instat Indeks, czyli tak jakby kumulacja tych wszystkich danych statystycznych, 277 to wynik najlepszy nie tylko spośród Górnika, ale całego spotkania. Dwa strzały, obydwa celne, 25 podań, z czego 23 dokładne. No, jak na pozycję wahadłowego, który dużo wchodzi w linię ofensywną, zagrywa do środka, jest to naprawdę bardzo duży i wysoki procent tych dokładnych podań. 19 pojedynków, z czego ponad połowa wygrana, to kolejna z takich dobrych statystyk Roberta, które warto w tym meczu podkreślić. Widzimy, że ta jego forma wzrasta już od kilku spotkań, no i miejmy nadzieję, że ustabilizuje się na takim poziomie, jaki Robert pokazał w Łęczny. Długo wszyscy chwalili wahadło, gdzie hula Erik Janża, on tego nie zmienił, bo przód, tył u niego jest niezmienny. Teraz obudziła się ta druga strona, środek pola też bardzo dobrze wygląda. No jeżeli tak będziemy grać, jeżeli te elementy zrównoważą się, tak jak powiedziałeś, no to wyniki będą przychodzić, a jeszcze do tego lewa noga Lukasa i powinniśmy mieć zwycięstwa załatwione. Szanowni Państwo, przenieśmy się jeszcze na momencik do Łęcznej, zobaczmy krótkie kulisy tego spotkania i to jak piłkarze cieszyli się razem z bardzo liczną grupą kibiców, pomimo tej odległości naprawdę kilkaset osób wspaniale gorąco dopingowało Górnika z trybun. W ogóle warto powiedzieć, że czuliśmy się tam troszkę jak w domu, niby daleko, a jednak znajomo. Dźwięki orkiestry górniczej, dmuchany balon Górnika i gdyby nie te KWK Bogdanka na szarfie, no to naprawdę przy dopingu naszych kibiców czulibyśmy się jak na jakimś z boisk tutaj w naszym mieście. Przenieśmy się jeszcze na moment do Łęcznej. Yeah.
Chodź, chodź, daj! Górnik Łęczna to już jednak przeszłość, teraz najważniejszy mecz to barbórkowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Bartku, kilka faktów, kilka statystyk o tym meczu. Czego możemy się spodziewać w piątek na Roosevelta? Moim zdaniem na pewno bramek. 51 goli padło w meczach z udziałem Śląska Wrocław. To jest najwięcej w całej lidze. Średnio niemal 3,2 bramki na mecz. Na co musimy zwrócić szczególną uwagę? Na to, co dzieje się po 75 minucie. Śląsk Wrocław zdobył w ten sposób, w tym przedziale czasowym, aż 11 goli. W tym elemencie błyszczał szczególnie jeden zawodnik, Adrian Łyszczarz, który zdobył 3 bramki w końcówkach spotkania. Kiedy tracą? Najczęściej tuż po rozpoczęciu drugiej połowy. Natomiast no, nie są to jakieś duże różnice, jeżeli chodzi o porównanie z innymi kwadransami meczów. Erik Exposito to jest piłkarz, który ma na swoim koncie 9 bramek. Tyle samo co Isak oraz Iwi Lopez. Natomiast jest on najskuteczniejszy, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie rok 2021. I jeszcze uwaga na zmienników. Aż 7 bramek dla drużyny gości, dla Śląska Wrocław, zdobyli w tym sezonie zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych. Tak więc na pewno trener Jan Urban uczuli na te i inne elementy naszych piłkarzy po to, abyśmy się w piątek wspólnie cieszyli. Taki wspólny wniosek z tego wszystkiego, co powiedziałeś. No, może oddać hasło śpiewane często z trybun Górnicy: gramy do końca, aby nie nastąpiło tam rozluźnienie. Zmiany też często są przecież pod koniec meczu. Na to musimy uważać, żeby 3 punkty znowu zostały w Zabrzu i pasa Górnika szła coraz bardziej do góry. Wierzę, że tak będzie. Do zobaczenia w piątek. W meczu z Górnikiem Łęczna, mimo że pierwsi straciliśmy bramkę, to odpowiedzieliśmy naprawdę z przytupem. Bartku, kibice pewnie domyślają się, jaką bramkę poddamy analizie. Poddamy analizie bramkę na 1-1, bramkę Lukasa Podolskiego z 3 powodów. Po pierwsze, oczywiście dlatego, że ona była przedniej urody, przepiękne trafienie. Po drugie, była to pierwsza bramka w tym sezonie zdobyta w lidze przez Górnika zza pola karnego. No i po trzecie, no dlatego, że wszystko zafunkcjonowało i zagrało tak, jak powinno. No był to modelowy przykład, jak taką sytuację rozwiązać, ale myślę, że o tym najlepiej opowie nasz ekspert, czyli Jan Żurek. Trenerze, oddajemy głos. Piłkarze to oczywiście sport zespołowy, ale tym języczkiem uwagi, czy tą solą, tym pięknym, to są bramki. A im piękniejsza bramka, tym jest długo rozpatrywana, długo się o niej mówi. A nieraz się wraca przez lata i pokazuje się młodym, jak to powinno wyglądać, jak powinno być wykończenie. Mamy tu przykład akcji zespołowej. Wiśniewski włącza się do akcji ofensywnej. Manek go asekuruje, ale piłka trafia do Jesusa. Jesus do Dadoka i popatrzmy, co robi Polin. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na przyjęcie. Przyjęcie nie poprawia, uderza tak, jak jest spod kolana. To jest bardzo szybkie, bardzo niesygnalizowane uderzenie. No wspaniałe. Można naszym młodym chłopakom w akademii pokazywać, można to wszędzie pokazywać, bo jest to przykład idealnego przyjęcia i kapitalnego uderzenia, gdzie bramkarz praktycznie tylko patrzył, jak ta piłka wchodzi do bramki. Jeszcze raz akcja zespołowa, pierwsza piłka Jesusa, też bardzo ważna, Dadok też, szybciutko i piękne uderzenie, jak tu podkreślałem, spod kolana, takie niesygnalizowane. Ona poszła jeszcze Lukasowi trochę na zewnętrzne podbicie i kapitalnie weszła do bramki. No piękna bramka, piękna. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak zaciskać kciuki, szykować gardła, aby dopingować piłkarzy 3 grudnia o 20:30 na Arenie Zabrze.
podczas barburkowego meczu ze Śląskiem Wrocław, na który przygotowaliśmy kilka specjalnych akcentów. Między innymi... No, ja ze swojej strony jako speaker zadbam o odpowiednią oprawę dźwiękową. No, myślę, że troszeczkę urozmaicimy na to spotkanie naszą playlistę, którą puszczamy kibicom przed meczami. No, znajdzie się w niej sporo akcentów dedykowanych górnikom, sporo piosenek właśnie włączymy do tej playlisty. Dedykowane górnikom mają być też nakrycia głowy, dlatego że przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Każdy, kto na ten mecz przyjdzie w górniczym czako albo górniczym hełmie, może liczyć na prezent od Górnika Zabrze, czyli darmowy bilet na kolejny mecz u siebie, czyli mecz z Pogonią Szczecin. W tym miejscu chcieliśmy także złożyć wszystkim górnikom, wszystkim pracownikom kopalń i wszystkim, którym górnictwo i tradycja górnicza są bliskie, najlepsze życzenia w imieniu naszym, ale także w imieniu całej społeczności Górnika Zabrze. Chłopy, ci co tam na dole pod Zolą robicie tela wyjazdów, co zjazdów, górniczego szczęścia, opieki świętej Barbary, jak to w Barburka, wszystkiego najlepszego. Szczęść Wam Boże!